Siemanko, cześć, witajcie! W kolejnym, a zarazem chyba już ostatnim vlogu z koszenia kukurydzy u nas. Właśnie przyjechałem z pracy i jak możecie zauważyć, brat jakoś tutaj stara się sam po prostu radzić, gdyż taty nie było, był niestety na pogrzebie i dopiero też niedawno przyjechał i sam brat woził New Hollandem, poszykował ciągniki, przyczepy. Kolega przyjedzie dopiero też po pracy. No i co, brat tu jakoś rozgarnuje. Teraz wozi tutaj tym ciągnikiem ze względu na to, że patrzcie co się stało. Masakra. Przebiło się koło samozbierającej, utonęło. Próbowali to jakoś wyciągać, widzę. Linki, cudawianki, ciągniki. Próbowali oczywiście tym ciągnikiem. A to przebiło się koło ciągnika. Ja pierniczę, jeszcze gorzej. Ja myślałem, że to się przebiło u samozbierającej, a to się przebiło u ciągnika. Masakra. Jeszcze gorzej niż myślałem, bo u samozbierającej to byśmy jakoś pociągnęli, wyciągnęli ją i ciul, odstawić na bok. A tu ciągnik z przebitym kołem będzie ciężko wyciągnąć, bo on tu oponę porozcina. Kurczę. Mówiłem, dopiero przyjechałem, dopiero się dowiedziałem. No cóż, nie mogli wyciągnąć, widzę. Ślady pokopane, poryte. Oczywiście wyciągali dwunastką. No bo nie ma ludzi. Jakoś się brat tutaj starał wyciągnąć to. Widocznie z chrzestnym. Nie ma ludzi, przydałyby się dwie szóstki i tak to chyba później zrobimy. Dwie szóstki i rura, to trzeba wyciągnąć ten sprzęt. Dobra, ja mykam do brata. Tak niestety dzień się zaczął i prawdopodobnie zakończył. No, 40 ma co robić z całą przyczepą. No i dojechał do nas Michał właśnie przed chwilą i dobrze, bo przyda się do wożenia. Ale mimo to teraz znowu jak wożą na trzy ciągniki, bo wozi jeszcze tata bestią, no to ciężko mi jest nadążyć z ugniataniem. Także ten film wyjdzie taki spontaniczny. Takie urywki nagrania. Skoro na obecną chwilę nie możemy po prostu wyciągnąć tego ciągnika, postanowiliśmy, że ugniotę tutaj tą stronę chociaż i kolega, który właśnie przyjechał MTZ-em, będzie brał i tutaj kiprował. Przynajmniej ile się będzie dało, tyle tutaj będzie kiprował, chociaż żeby tą jedną stronę wziąć i kukurydzą zasypać, no. A tutaj będzie najwyżej niżej, jakoś się to rozrówna i coś tutaj postaramy się na obecną chwilę jakoś to załagodzić przed przykrywaniem. Zobaczymy, jak to po prostu wszystko wyjdzie. Dlatego jak na razie ugniatam to i zobaczymy, ile da radę tutaj wysypać, ile się tego tu pomieści, no bo to też nie ma co, nie wiadomo ile tutaj pchać, bo później się nie przykryje. Może jak już będziemy podczas kończenia, przy końcówce koszenia, no to weźmiemy i wyciągniemy ten ciągnik i resztę najwyżej nawalimy na tamtą stronę. No bo cóż, nie będziemy się bawić z tym ciągnikiem. Witam was już tutaj za starami 40, 40-60 wraz z przyczepą.
wiecie co, przejadę wam z tamtej strony, nagram kilka ujęć, jak Krzesły kosi na Michała, żebyście mogli zobaczyć trochę inaczej, a najwyżej vloga wam dogram już gdzie indziej. Chcemy to dzisiaj skończyć, gdyż jutro zapowiadają deszcze. Także tutaj już u góry kończymy. Zostanie nam, co mamy przed domem, ale tam już jest kukurydza faktycznie silna i może być problem, ale jeżeli obejdzie się bez awarii, no to powinniśmy dzisiaj bezproblemowo to skończyć. I jeszcze jak się uda wyciągnąć ten ciągnik z tej pryzmy, sieczkarnia w tym roku pięknie pracuje silnik, jak możecie zauważyć, był oddany do firmy, która go remontowała i jest też pomalowany przez to na pomarańczowo, ale silnik naprawdę w tym roku pracuje bardzo ładnie po remoncie. Jej go tam zawsze przytrzyma, zdławi tą sieczkarnię, ale tak to widzicie, dyma nie puszcza. Przydławi silnik, ale dyma nie puści. MTZ-cik ładnie odmalowany, ładnie pracuje. Obciążenie. Naprawdę. Maszyna fajna. Ładnie. Kolorek ładny. Bardzo. A ten się inu śmieje, kurde. Pochwalić, że ładnie odmalował, kolor piękny to jeszcze. No. Obciążnik konkretny. Jeszcze z listwą na dodatkowe obciążniki. Ledy konkret. Ale zobaczcie, jaka kukurydza. Piękna. Miejscami jest właśnie za piękna. Sieczkarnia nie może przerobić, bo idzie za dużo, za wysoka jest. Miejscami za duża masa po prostu napływa i strasznie ją dusi. A jest problem, że nie ma kurwa i dlatego tak. Przydałoby się jej turbo. Turbo i dmuchawa do rury, bo header jest jaki jest, ale jeszcze jako tako po modernizacjach troszeczkę w miarę ładnie zbiera.
okazało, tutaj kończymy. Michał skrobnął wszystko. Przyczepa doładowana FES. Konkretnie zadowolony. Popina. Ciężko mu będzie ją wykiprować przez tę nadstawkę, ale jakoś sobie popoczek poradzi. Mamy mały problem z sieczkarnią, bo może zauważyliście, że ją strasznie przymula już przy końcu, ale z tego co mi tutaj Chrzestny mówił, no to bierze i odstojnik się przytyka. Gdzieś jakieś to paliwo nie za bardzo z brudami, niby filtry co roku wszystko wymieniane, a to paliwo jest jakie jest. Gdzieś tam te brudy zawsze ma, wszystko wyłapuje. Trzeba to przeczyścić i zobaczymy jak teraz będzie chodziła. Dobra, ja spadam na inny kawałek, bo jedziemy gdzie indziej. Pozostawimy sobie na sam koniec, no bo sprzed domu szybciej się będzie wieczorem tutaj woziło i kosiło, a jedziemy na trochę oddalony, także może wam coś tam nagram. Zobaczę zresztą jak to tam będzie sytuacja wyglądała. Bo już ten dymek się pokazał.
szczupę już nawaloną. Gdzieś mi tu zając z piernicza. Teraz ładuje się Michał. Jeździł. Prawda, bracie? Pojeździsz trochę po pryzmie, pougniatasz, a ja będę jeździł. No, kup se piwko, jedź se do książa, zrób se co masz robić i tyle. No. Uśmiechnij się! Wyjrzyj w tę stronę, Sławek. Tu jak mo. W tę stronę, no nie? No. Akcja wyciągania trwa. Linka się urwała. Ciągnik się urwała. Się urwała. No, że szarpnął i się urwała. No to się urwała. Słabo linka. I tyle. Ciągnik jak stał, tak stoi.
Słuchaj, spokój. No. Lepiej by się sam przyznał, co i zrobił z tym kołem. Bo samo się to nie stało. Kołem z tym? No. No bo nie ma dętki, zeszło powietrze, no nie jak, no. Jak ten Marek. No. Pod szczepę, co podróż? No. Akcja wyciągania na dwa ciągniki. Michał będzie ciągnął MTZ-em za samą zbierającą. Ja będę ciągnął New Hollandę. Dwie linki strzeliły, nic z tego. Ciągnik jak stał, tak stoi. Odpinamy samozbierającą. Chłopaki pojechali kosić na dół, my wyciągnęliśmy już ten ciągnik, udało się, tyle szczęścia, że ściągnęło tylko oponę z felgi, felgi nie uszkodziło, nic się nie stało, nie pokrzywiło, no i co, jutro trzeba ten ciągnik jakoś podnieść, nie wiem, czy może ładowarką, może jakoś lewarkami, odkręcić to koło i zawieźć po prostu do wulkanizacji. A dzisiaj jeszcze trzeba po prostu coś z tym zrobić. Trzeba ją jakoś wyciągnąć, wytarmosić stamtąd, bo na pewno ciągnik nic stąd, nic zowąd się raczej nie zapnie, chyba że się jakoś zapnie tu ten ciągnik. Jakoś może się uda, będziemy tu podkładać, podnosić. Jakoś ją wyciągniemy. No. No niestety, tak to jest. Nie było nikogo. Bradinu z chrzestnym. Próbowali jakoś wyciągnąć jednym ciągnikiem. No i tak się to zdało, że nic z tego. Przyczepy wyładować też się nie dało w jednym miejscu. Może i się dało, trzeba by inu. Mogli chociaż wziąć ładowarką, zepchnąć tę kupę i walić do oporu, ile się dało odgarnywać. Ale no cóż, jak... Więcej by zbałamucili na tym wyciąganiu, jak kurczę na tym koszeniu. A tak to został nam tylko ten kawałek przed domem. Może jakoś go ukoszą. Miejmy nadzieję do końca i będzie spokój. No. Jeszcze wam tu przejdę. No.
pryzmana rozwalana i tyle, rozkopana. Zdarza się.